Tylko? Jesteśmy na Morzu Adriatyckim, a nie na żadnym rzece, Olusiu, kochany. O, przepraszam, to, czy to jest już Adriatyk, a do Krki będziemy wpływać, tak? My będziemy wpływać pod wodospady Krka, wpłynąć pod mostem. Brawo. Tak, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj na obiad mamy mule, które dostaliśmy tutaj od rybaka lokalnego. I słuchajcie, i teraz Alinka nam zaraz pokaże tutaj, jak przyrządzamy te mule. Zaczniemy od tego, że niczym zaczniemy cokolwiek robić na pokładzie i cokolwiek do jedzenia musi być pokład sklarowany, czyli czysty. Żeglarstwo to przede wszystkim praca zespołu. Najważniejsze na pokładzie jest słuchanie kapitana i klar i dbanie o kapitana. Jest dzisiaj zimno, kapitan sobie zażyczył duży kubek herbaty, to już dziękuję. W związku z tym tutaj panowie pomysłowy Dobromir, jeden i drugi. I teraz proszę państwa, co my mamy? Tu się robi coś dobrego dla kapitana. Na stole już stoi kawka, którą przygotowała Sara. A tu mamy najważniejsze, proszę państwa. To jest królowa dzisiejszego dnia. Mula. Jak zdobyliśmy mulę? Przepływając koło plantacji muli, podpłynęliśmy do jednej z nich i przypłynął do nas taki pan na łódce, który... Starszy pan, biegle mówiący po angielsku. Ile? How much? Okay. And for the boat, next boat the same. All the five. No. I kupiliśmy 5 kg takich muli, ponieważ mieliśmy malutki problem, bo mule przygotowujemy w białym winie, a nam się ono wczoraj skończyło, zupełnie nie mamy pojęcia, jakim cudem wyparowało. To z łodzi obok ten pan przywiózł nam również olej. Tak. Proszę bardzo. Z nazwą Grasze Wino. Zupełnie nie rozumiemy, prawdziwe, dlaczego na oleju jest białe wino narysowane. Ewentualnie będziemy wam polecać. Po co jest nam to potrzebne? Żeby te rzeczone mule ugotować. Jakie potrzebujemy składniki? To jest bardzo proste. Mianowicie, żeby zrobić dobre mule, potrzebujemy czosnek, potrzebujemy oliwę, najlepiej masło, ale niestety masła nie posiadamy, więc zrobimy na oliwie. Potrzebujemy również tatkę, której nie posiadamy, ale nadżeglarze nie jest nic w stanie przestraszyć, bo mamy pomidorka i mamy też awokado. Awokado dobre do wszystkiego. Proszę państwa, żeby troszeczkę pieprzu i troszeczkę soli. Przede wszystkim najpierw mule trzeba porządnie wyczyścić. Widzicie, że one są takie trochę brudne. Mają różne narośla. Do tego, żeby wyczyścić mule, przede wszystkim potrzebujemy mieć czysty zlew. Wkładamy mule i mamy taką specjalną szczotę do szorowania mula. I trzeba też tą szczoteczką sobie te mule oczyścić. Będzie to zaraz zadanie Sary, która się przy tym prawdopodobnie zanudzi na śmierć, ale mam nadzieję, że ktoś tu ją będzie rozkręcał. Tak, jak w momencie, kiedy mamy czystą mulę, bierzemy czystą miseczkę, przerzucamy i czekamy, aż będą wszystkie gotowe. Jak wszystkie gotowe będą mule, wtedy skrawamy czosnek, podsmażamy go. Cały ten czosnek, no może zostawimy sobie jeden ząbek na potem, użyjemy do muli, żeby były dobre. I trzeba go standardowo, tak jak mulę, oczyścić i drobniutko posiekać. Niestety na tym mustaczku nie ma czegoś takiego jak wyciskarka albo do czosnku, więc trzeba się troszeczkę z tym powęczyć. To teraz my się bierzemy za przygotowanie czosnku. Proszę bardzo, dla kapitana już jest gotowa rozgrzeweczka dla kapitana, prawie. I Sara już ma minę taką, jakby zaraz miała... Zamula. Wrzucić... Zamula. Sara zamula. Tak. Tutaj jest projekt Sary, czyli papryki nadziewane. Sara, powiedz, czym nadziałaś papryki, bo to wygląda mocno. To jest bardzo łatwe do odtworzenia w warunkach domowych, to są po prostu pieczarki. Sara, pokaż się tutaj do kamery, oj, jest bardzo urocza. Jestem lekko niewyjściowa dzisiaj. To jest bardzo prosta sprawa, dwugarnkowa. W jednym garnku podsmażamy najlepiej na masełku pieczarki i pomidory razem, żeby to był taki trochę posmażony, trochę podgotowany farsz. W drugim gotujemy ryż, do ryżu dodajemy ulubione przyprawy, mieszamy, nadziewamy tym papryczki pokrojone w takie jakby dzwonki. Zwykle wychodzą na ćwiartki, wrzucamy do pieca, który już się grzeje, powinno być całkiem smaczne. Moi drodzy, ja nawet wręcz określę to, co tu widzę, moim ulubionym określeniem, gastronomik orgazm. W tej chwili pracujemy z czosnkiem, tak. Musimy skroić drobniusieńko czosnek do muli. Jedna rzecz, sprawdźmy mulę. Spójrzcie na tą mulę, jest otwarta, należy, ona jest zepsuta, od razu jej dziękujemy. Thank you.
Nic nie będę robił, ja teraz jem. No dobra, jeden z ważniejszych tutaj aspektów, nawet może najważniejszym, jest sternik. Ja poznałam dwóch sterników. Marka, który zaraz nam tu będzie też parę słów mówił, ale Krzysztof jest tym sternikiem, który tutaj ma najwięcej fanów. Krzysiu, powiedz mi, co robi dobry sternik? Dziękuję, Olo. Ja ci tego kurczę nie zapomnę. Marek, będzie drogi. Sternik generalnie nie przeszkadza. Tak generalnie nie przeszkadza ludziom się bawić. Wspomaga tą zabawę, ale nie przeszkadza, głównie nie przeszkadza. Generalnie rzecz biorąc, ja mam taką metodę, że daję ludziom robić to, co chcą. Czyli na przykład ktoś chce sterować, to sobie steruje, jak chce wyciągać kotwicę, sobie wyciąga. Ja się staram robić jak najmniej, bo jak oni mają zajęcie, to się dobrze bawią. A jak im na to nie pozwoli, że się nudzą, to niestety, ale zaczynają mieć problemy. I to jest kolejny powód, słuchajcie, żebyście przyjeżdżali na wakacje do domu na morzu. Marek tutaj z Krzysztofem mają tyle fajnych boatów dla was, które są małe, duże, za dobre pieniądze. I powiedzcie, chłopaki, od ilu, jakiej kasy można już w ogóle na takie domy na wodzie przypłynąć do was? Znaczy, słuchajcie, to jest naprawdę tak, że na tym jachcie siedzi tutaj w tej chwili 10 osób. 10, 12 osób nawet potrafi być. 9! No dobrze, 9. I chodzi o to, że tak naprawdę jachty są drogie, tak? Ceny na przykład takiego jachtu dużego to zaczynają się tam od kilku tysięcy euro. Czyli porównując to do hotelu, no niby jest drogo, ale z drugiej strony to jest tak, że to się dzieli na 10 osób. Więc wtedy przestaje być drogo, a zaczyna być fun. Tak, dlatego ja uważam, że słuchajcie, to jest fajna alternatywa do waszych wakacji samochodem, do tych dziwnych apartamentów, do których musicie dojechać, nie zawsze są fajne, ładne i tak dalej. Jestem pierwszy raz, fajnie naprawdę, bezpieczeństwo, poczucie tego, że jest bezpiecznie, to jest fajna rzecz, że tego nie trzeba się bać, nie trzeba być jakimś super pływakiem, nie trzeba się tym kompletnie z tym stresować. Na pewno jest to 100 razy przyjemniejsze niż samolot. Oczywiście wielki fan przy każdym starcie i każdym cumowaniu w porcie, każdy ma swoje zadania. Każdy jest za coś odpowiedzialny, plus to, że właśnie to, jak to teraz widzicie, się dzieje w kuchni na przykład. Jest tak, że wszyscy musimy razem się trzymać, wszyscy musimy sobie pomagać i być razem cały czas. Tak, i to jest fan, nie? Tak, i to jest fan, nie? Tak, i to jest fan, nie?